Zobaczysz, 66 minuta, Grzesiu Krychowiak strzeli z przewrotki. Czuję to, będzie jak dzisiaj będzie Bogiem. Cała Polska będzie jutro o nim mówiła. O, kto dziś strzeli? Krycha! Słuchaj, zagra w takich klapkach. Zobaczysz, co się będzie działo. To jest symbol, ja dlatego dzisiaj założyłem te klapki. Tak, tak. No ale też założyłeś coś na głowę, już widzę tutaj, do widzenia Polsko. Nie, gdzie do widzenia Polsko, właśnie przywitajmy się z lokalnym klimatem. Ja myślę, że będzie ciężki mecz, no myślę, że będzie może remis i Lewandowski myślę, że strzeli gola pierwszego dla Polski. Ja jestem sercem z Polską, więc liczę, że będzie dobrze, 1-0 może się uda. A kto strzeli? Lewandowski. Ja myślę, że no, że przegramy. No, nauczony doświadczeniem, się nie nastawiam, więc po prostu... Słuchaj, tu są takie zielone koszulki z Meksyku za 15 zł. Tak, ja nie, przyjechałem się dobrze bawić, jak przegramy, to się schlamy, jak wygramy, też się schlamy. Albo i nie, jak nie dadzą piwa, więc w Polsce jest okay. Się człowiek zawsze nastawia, że wygramy, a teraz tak jakoś chyba tego baronika nie było przed mistrzostwami, także... Będzie tylko może być pozytywne zaskoczenie. Nie, no będziemy kibicować, no ale nie nastawiamy się. 1-0 dla Polski. Tak optymistycznie? Tak, optymistycznie. W końcu trzeba załamać ten lód po tylu takich początków właśnie na mundialach, że ten mecz otwarcie w końcu... Mam nadzieję, że to jest to. Kto strzeli gola? Zieliński. Że będzie 2-1 dla Polski. O, to dobrze. No, a jak? Mamy Lewandowskiego, mamy też innych superpiłkarzy, także nie może być inaczej. 2-0 będzie dla nas. Tak dobrze? Na pewno, na pewno. Kto strzeli gola? Lewandowski. Nie bramy, tylko on? Wie. Kto wygra mecz? Słuchaj, no po to tu przyjechaliśmy. Nadzieja umiera ostatnia. Jesteśmy na każdym mundialu, więc na tym też będziemy z podniesionym czołem. Widzę takie nastroje, nadzieja umiera ostatnia. Tak już mecz o honor, tak czy nie? Nie, dlatego jesteśmy na pierwszym meczu, bo nie chcemy być na drugim ani na trzecim. Dlaczego? Bo jest nas tyle pozytywnej energii, że nie chcemy jej stracić. Z Meksykiem mecz będzie na pewno trudny, bo Meksyk gra dobrze. Będzie to mecz trudny, będzie to mecz techniczny, ale obstawiam, że jednak 2-1 się skończy. Ponieważ my jesteśmy fizycznie dużo lepsi od Meksyku. Jesteśmy więksi, silniejsi. Oni może są szybsi, mają lepszą technikę, jednak wytrzymałościowo jesteśmy dużo lepsi i obstawiam, że tą siłą właśnie wygramy z Meksykiem 2-1. Kto strzeli? Lewandowski i Krychowiak. Ja myślę, że wymęczymy 1-0. Gdzieś w końcówce Robert strzeli. Myślę, że to będzie ciężki mecz, będziemy się bronić troszkę jak w meczu z Chile. Ale gdzieś tam wepchniemy, może Krzysiek Piątek, może Świderski gdzieś tam się zakręci i naprawdę ustawimy sobie fajnie ten pierwszy mecz. Ważne, żeby nie przegrać. Ja wierzę w naszych. Mamy dobrą kadrę, jest kilku zawodników, którzy naprawdę potrafią zrobić różnicę. Jak reszta piłkarzy dojedzie, tych, którzy nie grają, to mi się wydaje, że mamy realne szanse wyjść z grupy.